Cześć, witajcie w dzisiejszym dość nietypowym odcinku, ponieważ chciałem Wam opowiedzieć jedną historię o jednym panu. Panu oszuście, który ukradł nasze zdjęcia ze strony dom25000.pl i wykorzystał je do celów sprzedażowych, czyli wystawił je sobie w ogłoszeniach, jako że sprzeda dom, nasz dom, po 150 tysięcy złotych. Niby jest to nic niezwykłego, jednakże jak Wam opowiem, co ten pan wypisywał oraz jak ta cała sprawa się może nie zakończyła, ale jak się prawdopodobnie zakończy, to nie uwierzycie. Od 3 lat prowadzimy działalność gospodarczą i od 3 lat nagrywamy odcinki na naszym kanale YouTube. Przez 3 lata dostaliśmy masę propozycji, przeróżnych propozycji i od polskich firm, i zagranicznych firm, i od osób prywatnych, i tak dalej, tak dalej. Po prostu każdy, jak widzi, że coś się dzieje na kanale, to zawsze chce coś tam, że tak powiem, dorzucić swojego. I w tym przypadku było tak samo, czyli ten pan, o którym zaraz będziemy rozmawiać, zaproponował nam współpracę odnośnie sprzedaży chyba telefonów, jak dobrze pamiętam. Nie zgodziłem się na to, ponieważ nie chce mi się bawić w takie rzeczy. Praktycznie 99% tych współpracy odrzucam, bo mi się nie chce. Dosłownie nie chce mi się, nie mam czasu. Nie chciałbym wyjść później na internecie na jakiegoś człowieka, który poleca firmę, którą nie zweryfikował, albo dzisiaj jest ok, a jutro zniknie. Raz tak się naciąłem i od tamtej pory obiecałem sobie, że nigdy więcej nie polecę żadnej firmy, która dzisiaj jest, jutro może nie być, bo sprót zostanie przypisany Wam. Wam, mi, tej osobie, która będzie polecała. Dlatego stwierdziłem, że nie będę polecał żadnej sprzedaży telefonów, akcesoriów, ani nic. Po prostu powiedziałem do tego pana, że nie ma takiej możliwości. Niech sobie szuka kogoś innego. Minęło parę miesięcy po tym fakcie. Ten pan się odezwał od nowa i zapytał się, czy sprzedaje domy. Kiedy napisałem mu, że nie sprzedaję domów, tylko moja firma świadczy usługi budowlane i sprzedaje projekty domów, no to zaczął się upierać, że chce kupić dom. Kiedy kilkukrotnie uświadamiałem tego pana, że nie sprzedajemy żadnych domów, a dom 25 tysięcy jest to nazwa naszego kanału, naszej firmy, która powstała w 2018 roku, gdzie mówi o naszym pierwszym domu. To już nie chodzi o to, że pan chciał kupić coś za 25 tysięcy, tylko upierał się, że my sprzedajemy domy. Cały czas, non stop, że my sprzedajemy domy i on chce kupić dom. Mimo tego, że pisaliśmy, że nieprawda, pan upierał się, więc skończyliśmy temat, bo nie chciało nam się wchodzić w dyskusję, bo raczej nie było z kim wchodzić w tę dyskusję, skoro ciągle pan upierał się nad jednym. Następnego dnia, jak włączyłem Wi-Fi, no wiadomo, wstałem gdzieś 5 rano, telefon mi się zawiesił. Dostałem tyle powiadomień, że nie wiedziałem w ogóle, o co chodzi. Zanim telefon zaczął funkcjonować, to minęło 10 minut. Okazało się, że przez całą noc ten pan siedział na wszystkich grupach dostępnych na Facebooku i wstawiał zdjęcia naszego domu. Tego, w którym właśnie jesteśmy. I pisał, że sprzeda piękny dom, że buduje go w całej Polsce po 150 tysięcy złotych. I okazało się, że wiadomo, ludzie znają ten dom, bo obejrzało budowę tego domu i obejrzało nasz kanał prawie 30 milionów osób. Subskrybuje dużo osób, na Facebooku nas obserwuje też bardzo dużo osób. No i ludzie znają ten dom, no nie oszukujmy się, to nie jest jakiś tam gdzieś dom, którego nikt nie widział, tylko no jest dosyć popularny, nie ukrywam, że nie. Tam dziennie na naszą stronę wchodzą setki tysięcy osób, żeby zobaczyli to wszystko, co tutaj jest, czyli projekty, opisy, galerie i tak dalej, więc jest to dosyć znany dom. No i ludzie zaczęli wypisywać pod tymi postami tego pana, że jest oszustem, że przypisuje sobie czyjeś zdjęcia, na których nawet widać logo, dom za 25 tysięcy, dom 25 tys. I tak dalej. Pan był na tyle skrupulatny w tym, co robił, że zaczął do ludzi wypisywać, że dzwonił na policję i za szerzenie nieprawdy, jak on to pisał, szerzenie nieprawdy w portalach niespołecznych czy publicznych, coś takiego wymyślał. Policja znajdzie tą osobę, która to pisała, no i go zamknie od razu w więzieniu. Coś takiego. Zaraz Wam gdzieś tu wrzucę tą rozmowę, bo nie pamiętam już, bo to było jakiś czas temu.
Więc ten pan zaczął wypisywać do ludzi, zaczął ich straszyć tym, że prawnicy tego pana są w stanie cuda zrobić z takimi osobami, które piszą, że jest oszustem i tak dalej, i tak dalej. No i w końcu zaczęliśmy pisać z tym panem. Pierwszy dzień prosiliśmy go o skasowanie zdjęć. Nie zrobił tego. W drugim dniu prosiliśmy go o skasowanie zdjęć, naszych zdjęć. Nie zrobił tego. W końcu zgłosiliśmy na Facebook, ale niestety Facebook ma, wiadomo, siedzibę za granicą. Tutaj są może jakieś oddziały, więc musieliśmy pisać po francusku, trochę po włosku, trochę znowu po angielsku. I w końcu udało się, że chyba po 4 dniach Facebook skasował zdjęcia, no bo przyznał nam rację, że jesteśmy właścicielami tych zdjęć, no i rzeczywiście są kradzione z naszej strony. Czyli Facebook przyznał nam rację. Ale to jeszcze nic. Kiedy temu panu zgłosiliśmy ten fakt, że za to, co zrobił, zostanie pozwany do sądu, stwierdził, że ma chody w Ministerstwie Sprawiedliwości i dostaniemy 150 tysięcy jemu do zapłaty, jak go pozwiemy. Mimo tego, że uświadamialiśmy go, że nie ma czegoś takiego, że on bierze sobie, co mu pasuje na internecie i robi sobie oferty sprzedażowe, to pan stwierdził, że ma na tyle mocnych prawników z kancelarii Westermann, którzy mu obiecali, że wybronią go z każdej sytuacji, a jeżeli dojdzie do procesu, to my, czyli osoby, które założą mu sprawę, zapłacimy jemu odszkodowanie w kwocie 150 tysięcy złotych. Oczywiście nie przejęliśmy się tym, bo wiedzieliśmy, że to jest nieprawda i nawet dzwoniliśmy do tej kancelarii, ale nie udało nam się dodzwonić. Chcieliśmy właśnie przedstawić tą rozmowę tam, tej kancelarii, co ten pan wypisuje, czy oni w ogóle wiedzą, że się powołuje w całym internecie na ich kancelarię, która nawet chyba nie wie, że coś takiego ktoś robi. Poza tym pan stwierdził, że w celu uzyskania dochodu może wystawiać na internet co chce, więc nasz dom nie był pierwszym domem, który wystawił, tylko wystawił tych domów więcej. Po 300 tysięcy, po 50 tysięcy, no dużo tego wystawił. Kiedy zaczęliśmy szukać informacji na temat tego pana, okazało się, że pan jest w internecie bardzo dobrze znany, ponieważ nie płaci za hotele, strasząc właśnie sądami, strasząc tym, że kancelaria Westermann wybroni go ze wszystkiego i odjeżdża właśnie nie płacąc. Więc to nie był pierwszy taki przypadek. Kiedy wysłaliśmy mu wezwanie do zaprzestania tego wszystkiego, tych rzeczy, które robił, pan po prostu się tym nie przejął. Dlatego założyliśmy mu sprawę. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ kwota, jaką wygramy na tej rozprawie, zostanie przeznaczona na chore dzieci. Dlatego wydaje mi się, że no nie powinniście zostawić tego bez echa. Wydaje mi się, że ten film powinniście udostępnić, ponieważ każda jednorazowa taka sprawa, gdzie ktoś będzie wykorzystywał nasze zdjęcia, zostanie w taki sam sposób zrobiona. Czyli po prostu będziemy zakładać sprawę w sądzie, a cała kwota, jaką wygramy, będzie oddawana na potrzebujące osoby, potrzebujące dzieci, na domy dziecka itd., itd. Dlatego, jeżeli zauważyliście na internecie zdjęcia naszego domu, gdzie ktoś wystawił i zrobił sobie oferty sprzedażowe, tak jak ten pan, mimo tego, że prosiliśmy kilkukrotnie, ten pan był na tyle skrupulatny w tym, co zrobił, że nawet nam napisał, że podpisał 5 umów na sprzedaż naszego domu. I jakby okazało się, że ktoś wpłacił te 150 tysięcy i podjechałby pod naszą bramę i by powiedział, że ten dom kupiłem za 150 tysięcy, to co teraz? Dlatego nie odpuszczamy takich sytuacji, a osoby, które dopuszczają się właśnie tego typu zachowań, no muszą niestety spodziewać się konsekwencji. Dlatego, jeżeli zauważyliście zdjęcia naszego domu, zauważyliście, że ktoś robi właśnie jakieś oferty sprzedażowe, czy tam za 150, czy za 250, czy za 300 tysięcy, zgłaszajcie do nas albo do kancelarii, która nas reprezentuje. A kancelaria to Wiera Lejawa, Kancelaria Adwokacko-Radcowska oraz Kancelaria Prawna Natalia Pietrzycka. Więc zapraszamy albo do nas, albo do tej kancelarii. Link jest na dole, ponieważ nie można zostawić takich sytuacji bez echa, bo jeżeli ktoś oszczędzał całe życie i oszczędził na przykład 150 tysięcy złotych, czy tam 200 tysięcy złotych,
po czym trafi na taką osobę, o której mówiłem na początku, która sprzeda mu czyjś dom i się okaże, że pieniądze przepadną, a to nie są małe pieniądze, to nie jest 200, 300 czy 500 zł, tylko to jest 150 tysięcy zł. Dlatego my nie będziemy odpuszczać i nie będziemy tolerować takiego zachowania w żaden sposób, a każda sprawa, którą będziemy zakładać właśnie takim oszustom i wszystkie pieniądze, które uda nam się pozyskać, będą oddawane na osoby potrzebujące. Dlatego tutaj jest pozew, który poszedł do sądu. Jest tutaj zadośćuczynienie w kwocie 20 tysięcy zł za nasze zdjęcia. Oraz oczywiście trzeba ponieść wszystkie koszty związane właśnie z sądem, z prawnikami, z tym wszystkim. Dlatego ten pan prawdopodobnie już w niedługim czasie się bardzo zdziwi, bo chyba nie jest jeszcze tego świadomy, chyba że kancelaria Westermann go wybroni, jak on to stwierdził, albo Ministerstwo Sprawiedliwości, w co wątpię. No ale niech każda osoba, która próbuje oszukiwać inne osoby, niech wie, że jeżeli będzie chciała wykorzystywać nasz wizerunek w celach oszustwa, no to tak samo skończy. Ponieważ nie będziemy nikomu odpuszczać i to, że zaproponowaliśmy 20 tysięcy w tym przypadku, to i tak jest mało, ponieważ mieliśmy zaproponować 180 czy 200 tysięcy. Ale stwierdziliśmy, że patrząc po tym, co ten pan wypisuje na internecie, proponując przeróżne rzeczy kobietom, na przykład jakieś pozwolę ci mieszkać u mnie za coś tam, albo że mam jakieś apartamenty, albo że zatrudni osoby do sprzedaży nieruchomości po 10 tysięcy na miesiąc. Stwierdziliśmy, że być może pan będzie nie w pełni, wiecie. Więc wydaje mi się, że kwota jest adekwatna do tego wszystkiego. Natomiast jeżeli będą podobne sytuacje, już nie będziemy odpuszczać nikomu, będziemy zakładać sprawy w sądzie i będziemy po prostu walczyć z takimi osobami, bo nie pozwolimy sobie na coś takiego, żeby wykorzystywały wizerunek naszego domu, naszej firmy, naszej ciężkiej pracy, żeby oszukiwać inne osoby. Dlatego proszę Was bardzo, żebyście udostępnili ten film, ponieważ, tak jak mówiłem, wszystkie pieniądze, jakie zostaną wygrane, zostaną przeznaczone na osoby potrzebujące, na dzieci, na prezenty, na święta, na wsparcie jakichś organizacji. Po prostu my nie chcemy tych pieniędzy. Ja nie chcę od kogoś pieniędzy z oszustwa. Ja po prostu to, co zarobimy, chcę oddać. Bo ja zaczynałem od niczego. A to, w jaki sposób firma się rozrosła, to jest tylko ciężka moja praca i mojej żony. A nie oszustwa, że ktoś nam coś dał, albo myśmy sobie wzięli zdjęcia czyjeś i jakoś to się udało. Nie, my zaczynaliśmy od zera. I tak samo życzę wszystkim osobom, które planują robić to, co my, żebyście zaczynali solidnie od zera, a zobaczycie, że więcej osiągniecie niż przekrętami, jakimiś zdjęciami pożyczonymi z jakichś innych portali i tak dalej, tak dalej. Bo ciężka praca zawsze się opłaca. Na razie. Cześć. Z tego wszystkiego zapomniałem o jeszcze jednej rzeczy, którą chciałem Wam przekazać. Mianowicie to, że już niedługo udostępnimy dla Was dom na weekendy, ponieważ dużo osób chce zobaczyć, jak w takim domu do 35 metrów się mieszka, bo nie jest do końca przekonana, czy jest ta powierzchnia wystarczająca dla rodziny 2 plus 1. Dlatego już niedługo, jak tylko ganek skończymy, będę chciał udostępnić Wam ten dom, więc osoby, które będą zainteresowane, będą mogły się zapisać na weekend czy w tygodniu, żeby sobie przyjechały na wieczór, na cały dzień bądź na noc, żeby sobie zobaczyły, czy taka powierzchnia jest odpowiednia dla właśnie Waszej rodziny. Więc oglądajcie mój kanał i subskrybujcie, a dowiecie się, kiedy będziemy już udostępniać nasz dom właśnie na takie Wasze przyjazdy, żebyście mogli przyjechać z Waszą rodziną, zobaczyć, czy Wam odpowiada ten metraż, czy jest za duży, czy jest za mały, ponieważ kiedyś była taka możliwość, później z tej możliwości zrezygnowaliśmy, ale dużo osób nie jest nawet świadoma, ile to jest 35 metrów zabudowy plus teraz ganek, więc jest tutaj około 42 metrów po obryście, razem z poddaszem jest około 60 paru metrów. Więc na dzisiejsze czasy, kiedy taka budowa jest bardzo droga, już bardzo droga, nie tak jak kiedyś, wydaje mi się, że to jest chyba najlepsze rozwiązanie dla rodzin 2 plus 1, które chcą za jeszcze w miarę
rozsądne pieniądze wybudować sobie właśnie coś takiego, jak tutaj widzicie. Prosty, mały domek z kawałkiem kuchni, kawałkiem łazienki, kawałkiem ganku, no i u góry z poddaszem, na którym można zrobić jeden duży pokój bądź dwa mniejsze pokoje. Dlatego już niedługo dowiecie się, kiedy będzie można tutaj przyjechać i zostać u nas na noc i ocenicie sami, czy ten metraż jest odpowiedni dla Waszej rodziny. Dzięki wielkie, cześć.